No to jesteście gotowi? Jesteście gotowi na służbę? Tak jest. No to zaczynamy. America is an irradiated wasteland. Within it lies a city. Outside the boundary walls, a desert. The cursed earth. Inside the walls, the cursed city, stretching from Boston to Washington, D.C. An unbroken concrete landscape. 800 million people living in the ruin of the old world and the megastructures of the new one. Mega blocks, mega highways, mega city one. Convulsing, choking, breaking under its own weight. Citizens in fear of the street, the gun, the gang. Only one thing fighting for order in the chaos. The men and women of the Hall of Justice. Juries. Executioners. Judges. No, to skoro już wiecie, kim jesteście i po co tu jesteście. Jesteście sędziami. Jesteście gdzieś rok, może półtorej po Akademii. Musicie się znać, ale żadni z was przyjaciele, po prostu jak z większością sędziów jesteście na cześć i tyle. I tyle, nic więcej. Zresztą jeden z was jest sędzią ulicznym, drugi jest mutantem. Nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Drugi z was jest mutantem, więc to też niekoniecznie zawsze jest dobrze odbierane przez innych sędziów. Czekajcie, sobie muzykę ściszę, bo dałem za głośno. Więc Filip, niestety jesteś mutantem, twoje zmiany w głowie spowodowały to, że masz jakieś inne zdolności niż wszyscy inni. I generalnie jeden z was zajmuje się normalnym patrolowaniem ulic, załatwianiem interwencji, dbaniem o porządek. Co ciekawe, według informacji chyba przedstawionych w filmie, siły sędziów pozwalają na to, żeby obrobić tylko 20% interwencji, które są zgłoszone. Czyli jest to naprawdę ułamek tego, co możecie zrobić. Sędziowie z zdolnościami takimi jak sędzia Trip, często nie patrolują ulic, są przekazywani do specjalnych zadań, z reguły związanych z mutantami, czyli jak to się mówi, tam gdzie atakuje człowiek ze zdolnościami psi, gdzie popełnia przestępstwo, tam trzeba wysłać takiego człowieka. W związku z czym wy się głównie tym zajmujecie, ale od teraz i sędziów technicznych, i sędziów psi, no i wiadomo, zwykłych ulicznych sędziów, choć zwykły sędzia nie jest tutaj odpowiednim słowem, wszystkich wywalono na ulicę, bo jest kilka wojen dzielnic, kilka wojen bloków, więc wszystko co było pod ręką Rada Sprawiedliwości wysłała na ulicę, w związku z czym o ile dla zwykłych sędziów ulicznych jest to zwykły kolejny dzień w pracy, o tyle dla sędziów psi może być to nawet coś ekscytującego, bo dawno tego nie robili, jest to zawsze jakaś przygoda, więc jest to jakieś ciekawe wydarzenie. Macie nockę, zmiany 12-godzinne, nie jesteście razem w patrolu, żebyśmy mieli jasność. Zresztą sędziowie patrolują w pojedynkę, chyba że będzie jakieś ważniejsze, cięższe wydarzenie, wtedy wzywacie posiłki i działacie większą grupą sędziów. No to co?
Skoro już wiemy o co chodzi, to zacznijmy sobie od sędziego Tripa, który dostał jakieś z dupy zgłoszenie, gdzie karetka nie może wjechać na teren bloku, bo jest on zawalony jakimiś samochodami jakiejś młodzieży, która imprezuje pod jednym z takich wielkich megabloków. Podjeżdżasz na to miejsce, niestety z racji tego, że musiałeś się skupiać na rozwoju swoich innych umiejętności, przez to rozwój tych umiejętności bojowych nie jest na takim wysokim poziomie, w związku z czym, gdy sędziowie uliczni walczą, wy ogarniacie te inne rzeczy, które powiedzmy nie potrzeba aż takiego wielkiego wyszkolenia. Podjeżdżasz pod jeden z bloków, który się nazywa Krewetka, bo z reguły nazwy bloków są takie trochę prześmiewcze w tym świecie, więc podjeżdżasz do bloku Krewetka, tutaj głównie Azjaci zamieszkują, więc może stąd ta nazwa. No i widzisz rzeczywiście dwie karetki, które stoją na sygnałach, nie mogą wjechać, a tak jak mówiłem, bardziej wzorujemy się na tym, co było w filmie z Karlem Urbanem, czyli samochody jeżdżą, nie latają, przynajmniej w większości przypadków, więc one nie mogą podjechać do tego, a stoją, wjazd blokują dwa takie jakieś samochody podobne do dzisiejszych azjatyckich produkcji, jakichś takich Hond, czy takiego małe, dość dużym silnikiem, kolorowe, stoją zastawione i na nich siedzi młodzież, pije tam jakiś alkohol, tego typu rzeczy. Podjeżdżasz na sygnale, podjeżdżasz po cichu, jak to tam ogarniasz. Generalnie to są tematy, które możesz załatwić grzywną albo aresztem. Jasne. To są... Podjeżdżam motorem pomiędzy tymi dwoma ambulansami i kiedy już wyjeżdżam z pomiędzy nich, to dwa krótkie sygnały i pomału wjeżdżam. W tym momencie, gdy to zrobiłeś, chyba z 10 osób, które tam było, 6 się zmyło. Zostały tylko 4 osoby, dwóch mężczyzn i dwie kobiety, znaczy dwóch chłopców i dwie dziewczyny, bardziej bym powiedział, bo to są osoby do 20 roku życia. W tym świecie ludzie się boją sędziów, przynajmniej w większości wypadków, więc to jest... Jeśli można powiedzieć, że młodzież się boi policji w naszym kraju, to tutaj jest to z 300 czy 400 razy procent poważniejsze. Więc grupa się rozbiegła, ale ta czwórka... Widać, że te dziewczyny są takie trochę elektryczne, nie? Ale ci goście są pewni siebie, siedzą na samochodach, coś tam śmieszkują. Włączam nagrane na głośnikach motora takie donośne, proszę się rozejść, utrudnianie pracy sędziów karane jest aresztem do 3 miesięcy, proszę się rozejść. I tak na mocnym wolumie po prostu w ich stronę. Okej. Dobra. Jednemu zaczęła dziewczyna robić awanturę i ciągnąć go do samochodu i wciągnęła go do tego samochodu i on odjechał, a drugi też wsiadł do samochodu i myślałeś, że też będzie chciał odjechać, ale on dał głośniej muzykę, także okej, nie zagłusza cię, bo jednak ten sprzęt, który macie, to jest bardzo porządny, ale jednak jest to ciężkie do odebrania. Mieszają się te dźwięki i siedzi w samochodzie z tą swoją, ta laska rozłożona, jakby się opalała, mimo że jest noc, na masce i muzyka nawala. Jasne. Zsiadam z motora, motor kontrola tłumu i zaczynam iść w stronę tego samochodu. Gdy podchodzisz bliżej, widzisz, że oni ewidentnie są naćpani. Oni ewidentnie są naćpani. Nie wiesz, co to za narkotyk, ale masz wrażenie, że ona jest taka... Do nich nie dociera za bardzo to, co się dzieje. Chłopak ma drzwi otwarte. Tak patrzy na ciebie rozbawionym wzrokiem i nie reaguje w ogóle na to, tak jakby, wiesz,
Tak jakby to, kim ty jesteś, w ogóle nie robiło na nim żadnego wrażenia. Wyłącz silnik i wyjdź z pojazdu. Ej, wiesz, kim ja jestem? Wypierdalaj stąd, bo jutro nie pracujesz. Czy ja mam jakąś takie szybkie w hełmie czytanie, identyfikowanie obywateli? No bo nie. Na tym wyskakuje ci kto to jest, bo na filmie początkowym widzieliśmy, że czytanie twarzy to nie jest problem. Więc wyskakuje ci, kto to jest. Jest to syn jakiegoś dziennikarza, ale prawo jest takie samo dla wszystkich. Poza tym miał wielokrotne przestępstwa drogowe, więc tutaj kara grzywny nie wchodzi w grę, wchodzi areszt i zajęcie albo zniszczenie pojazdu. Markus Braun, jesteś aresztowany pod zarzutem utrudniania pracy policji oraz służb miasta. Twoje wszystkie poprzednie przestępstwa zostaną dołożone do twojej kary. Masz 3 sekundy, aby opuścić pojazd. Okej, rzućmy sobie jakiś teścik na rozgrzanie kosteczek. Myślę, że to będzie obycie plus elokwencja, tak mi się wydaje. Czyli 5 kości w twoim przypadku. Dobra. I potrzebujesz podstawowy sukces, żeby go zastraszyć. Jasne. I masz jeden podstawowy sukces. Okej, dobra, więc on widzisz, że on zauważył, że ciebie nie przegada, że ciebie nie zastraszy, więc rzeczywiście... No dobra, już odkręca ten samochód, przekręca. I to wygląda w ten sposób, przynajmniej ja to tak widzę, że po prostu ty go zakuwasz i on tu czeka, aż podjedzie po niego taki transporter, który po mieście jeździ i zbiera zatrzymanych, bo nie wyobrażam sobie, że po każdym zatrzymaniu, a pewnie jest ich wiele, na takiej nocy, że ty za każdym razem jeździsz do tej, do Hali Sprawiedliwości albo gdziekolwiek, nie? A co z dziewczyną? Ona de facto jedyne ją szczytujesz, ona miała tam jakieś drobne wykroczenia, generalnie ale nie wykonała teraz twojego polecenia, nie, do rozejścia się, więc twoja decyzja. To będzie grzywna albo krótki areszt, według tego, co tam ci się da. Ale oczywiście możesz zarządzić surowszą karę, bo mogli to, możesz uznać, że robili to w zmowie i w porozumieniu, albo cokolwiek innego. Ty jesteś prawem. Pochylam się do samochodu w jej stronę. Janice McCarthy, proszę opuścić pojazd. Wiesz, ona tak jakby otrząsła, widzi, że ten jej przyjaciel już stoi, już ma głowę spuszczoną, to rzeczywiście bierze swoją torebkę i w takich wysokich szpilkach, w których masz wrażenie, że ty byś nie potrafił chodzić, oddala się z miejsca zdarzenia. Zakuwasz go w kajdanki i słyszysz, że masz wezwanie z kontroli, że cię wzywają. Odstawiam go na bok i idąc do samochodu, żeby go przestawić, zrobić miejsce dla ambulansów, sędzia zgłasza się. O, ci kierowcy ambulansu ci dziękują, tam spokojnie służby ci machają, wjeżdżają na teren tego blokowiska. To nie jest generalnie blokowisko, gdzie jest ta wojna bloków, no ale w każdym blokowisku jest jakaś mała wojenka. Sędzio, udajcie się do labiryntu. Mamy tam zgłoszenie rannego sędziego, ale nikogo tam nie posyłaliśmy, ale ktoś użył swojego indywidualnego kodu, by wezwać sędzia potrzebuje pomocy, a potem ranny sędzia, więc idź to zbadaj, tylko uważaj na siebie. Przyjąłem. Jeden zatrzymany pod megablokiem krewetka. Na mój GPS. Okej. I zostawiam gościa, zostawiam samochód. No i idę. Jadę. I ruszasz do labiryntu. Czym jest labirynt, opowiem ci za chwilę, gdyż nasz drugi sędzia, jak drugi sędzia się nazywa? Arto.
Warto. Już drugi sędzia miał. No właśnie, czemu nie jesteś na wojnie bloków? I jesteś. Jesteś właśnie ruszasz do tamtego miejsca, ubrałeś, znaczy nawet nie, ty tam byłeś na tym miejscu, byłeś środek nocy, więc brałeś udział w jakichś walkach, ale spacyfikowaliście parter budynku. Może dla ciebie właśnie stety, bo mogłeś wymierzyć sprawiedliwość na miejscu. Nie musiałeś zamykać, zapełniać więzienia. Wiesz, że strzelanie do sędziego, czynna napaść na sędziego, to są wyroki od bardzo długich lat, poprzez dożywocie, kończywszy na karze śmierci, a że większość z nich była recydywistami i strzelali do was. Nie zastanawialiście się na to, jakie zarzuty im przedstawicie, bo to wy jesteście ławą przysięgłych, wy jesteście oskarżycielami, wy jesteście sędziami. Więc wymierzyliście sprawiedliwość, większość macie ruszyć dalej w górę budynku, by przywrócić tutaj ład, ale podchodzi twój dowódca, który akurat na miejscu jest. Oj, czemu ona jest taka mała? Zwiększymy ją, żeby ją było ładnie widać. Sędzia Barbara Hershey, możecie ją kojarzyć z filmu ze Stallone, bo to ona dowodzi tą operacją. Tam dzieli kto gdzie pójdzie, a ty, jak Arto? Arturo, tak? Jak to miało być? Arto. Arto, dla ciebie jest inne zadanie. Z labiryntu jakiś sędzia wzywa pomocy, zresztą kontrola wytłumaczy ci wszystko po drodze. Wysłali tam jeszcze jednego sędziego psi, więc nie będziesz sam. Przykro mi. Kładzie ci rękę na ramieniu, ewidentnie rozbawiona, że jedziesz gdzie indziej, a nie powiedzmy bawisz się z nimi, choć ona nie do końca traktuje to jako zabawę, ale raczej ten. Więc jedź do labiryntu. Jak najbardziej. No, oczekuję też rzeczywiście jakichś instrukcji z góry. No więc wsiadasz na motocykl i opowiem wam o labiryncie. Labirynt jest, nazwa labiryntu jest to megablok. Jest to megablok, a jak mówiłem, megabloki, sekunda. Tak jak mówiłem, jestem sam z trollami, więc będą częste przerwniki. Jest to megablok, a jak mówiłem, megabloki mają dziwne nazwy i ten nasz właśnie ma nazwę labirynt. A dlaczego z labiryntem? Bo jest zbudowany w ten sposób, że jest tam wiele różnych dziwnych korytarzy, ale jest to megablok, może nie do końca opuszczony. Jest to megablok, który nie jest zamieszkiwany przez obywateli. Wiecie, że zamieszkują go osoby, których DNA nie jest do końca czyste, czyli jacyś mutanci. Zamieszkują je bezdomni, zamieszkują je ludzie, którzy chcą się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. O tyle dziwne może się wydawać, że był tam jakiś sędzia, był tam sam i był tam bez jakiegoś takiego nadzoru, że nawet kontrola nie wie o tym, że coś takiego mogło mieć miejsce. Podjeżdżacie w okolice tego megabloku i tak naprawdę pierwszy będzie tam nasz sędzia uliczny. Przyciąłem was na taką super mapkę, którą wyciąłem z podręcznika, dlatego wygląda tak topornie, jakby była robiona w latach 80. Widzicie to, co widzicie? Czy ktoś nie ma wizji? Ja widzę. Sędzia Trip? Mam wizję, nie mam władzy nad sobą, ale mam wizję. Nie masz władzy nad sobą? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ja też niestety nie. Trudno, ja was będę przesuwał. Niech tak będzie. Podjeżdżacie pod dużą, pod budynek.
Ja wam dam nawet trochę więcej tego widoku, byście więcej widzieli. To nie D&D, nie będzie tutaj żadnych taktycznych map, nic takiego, więc spokojnie możecie widzieć trochę więcej. Bardziej chodzi o obrazowanie i żebyście mi wszystkiego nie zobaczyli od razu. Teraz powinniście trochę więcej widzieć. Widzicie to szare coś, to jest ulica. To jest ulica. Aha, nie możecie się ruszać, bo była pauza. Już wiem czemu. Teraz powinniście się móc ruszać. O, już działa. Ale nie właśnie. Na razie. I tu jest rampa do góry prowadząca. Prowadząca do góry do wejścia do bloku. I pierwszy na miejsce przybywa nasz sędzia uliczny, więc pozwolę sobie ciebie, Trypie, odsunąć twój tokenik na razie w bok. Podjeżdżasz na sygnałach w pełnej glorii i chwale, czy podjeżdżasz na cicho, jak to robisz? Nie ma sensu się rzucać aż tak w oczy. Mamy konkretne zadanie, podjeżdżam na cicho. Okej, podjeżdżasz na cicho. Tą rampą można wjechać do góry, bo Megablot to jest takie małe miasto, więc nie wyobrażam sobie, że będziecie musieli chodzić tam, z buta, nie? Więc nie wiem, czekasz, bo... Aha, oboje macie informację, że ktoś jeszcze przyjedzie, więc czekasz, czy działasz sam? Ja czekam przy wjeździe, żeby na pewno się nie minąć. Okej. Ty Trip, jedziesz, widzisz w oddali już motocykl innego sędziego. Tak naprawdę wasze mundury niewiele się różnią, tylko po prostu w miejscu, gdzie zwykły sędzia ma tego orła, to ty masz jakiś inny znak oddający to, z jakiego jesteś widział, ale generalnie na pierwszy rzut oka wyglądacie, wasze mundurowanie wygląda podobnie. A więc podjeżdżasz do niego i widzicie się, tak mówię, znacie się z imienia i może z nazwiska i jesteście na cześć i to wszystko. No, zsiadam z motoru, wyłączam sędzio. Dojechałeś. Trochę ci to zajęło. Poglądam w górę na mega blok. Czy widać jakieś efekty? Typu dym, wybuchy, cokolwiek się dzieje? Nie, w większości przypadków jest ciemno, bo tak jak mówiłem, jest noc. Jest dość ciemno. Widzicie tylko w niektórych oknach się świeci. I po tym rodzaju światło macie wrażenie, że w niektórych jest to światło elektryczne, a w niektórych jest to po prostu zwykłe ognisko, nie? Bo tam wiecie, tam ten pracuje, nie? Kontrola. Zgłaszam się. Ostatnia lokalizacja sędziego w labiryncie. Nie mamy jego lokalizatora, bo tak jak mówiłem, nie był na służbie, ale wysyłam koordynaty, skąd został nadany komunikat wezwania pomocy. No i w zasadzie jest to może 30 metrów od was przed. Tak ci się wydaje, że jest to albo zaraz po wejściu do megabloku, albo przed drzwiami do megabloku na tej rampie u stóp, której stoicie. Na rampę można spokojnie wjechać motocyklem. No to pewnie, że wjeżdżam motocyklem. Jak będzie trzeba wyskakiwać tam, to będzie popisuwa. Rozumiem, że oboje wjeżdżacie, tak? Tak, tak. Słuchaj, jak widzę, że bierzemy się do roboty, to czemu nie? Napis na mapie Body świadczy o tym, że leży tutaj Body. Widzicie mężczyznę dobrze zbudowanego, jak większość sędziów, ale w cywilnych ubraniach widać już, widać, że ma zakrwawione plecy, ktoś mu szczelił w plecy, jakby on odchodził albo uciekał, ciężko powiedzieć. I jest nad wejściem, gdyż tutaj znajduje się wejście do tego megabloku, jest jedna pracująca kamera.
Ja strzelam, że my nie mamy dostępu żadnego. O, czyli okej. Okay. Czyli możliwe, że pewnie zajmie to chwilę, bo nie macie żadnego technicznego sędziego z tym. Pewnie znajdzie to chwilę, zajmie to chwilę kontroli, ale jeśli to jest miejskiego i jest podłączona do systemu, to po dłuższej chwili powinni znaleźć o co chodzi. Wiesz co, to ja zanim podejdę do ciała, do kamery i tak dalej, to się rozglądam, czy nie jestem w bezpośrednim zagrożeniu, czy ktoś tutaj nie czai po prostu się z bronią na kolejnych sędziów. No czy oczywiście staram się spoglądać, no żeby osłaniać kolegę. Okej. Okay. Gani drzwi do bloku są otwarte i one się już chyba nie zamykają. Więc no tak mówię, to jest miejsce, w którym samotny sędzia raczej się nie porusza i raczej sędziowie raczej się nie poruszają, bo mają za dużo roboty, żeby pomagać zwykłym porządnym obywatelom, żeby zajmować się takimi miejscami. No ale on coś tu robił. Leży, nie widzicie jego twarzy, bo jego twarz jest w podłodze, ma ewidentnie dziurę w plecach, czegoś dużego do niego strzelono. No jest w porządnym ubraniu i to tyle, jeśli chodzi o zwłoki z tej odległości. Jeśli chodzi o okolice, no to jak tak zaczynasz się przysłuchiwać, zaczynasz być bardziej czujny, to słyszysz, że gdzieś tam coś się poruszyło, że gdzieś tam ten, ale no tutaj też mieszkają ludzie, nie? Więc to też nie będzie idealnej ciszy, więc ten, ale nie zauważacie niczego, nie wiem, że nikogo, żeby ktoś was obserwował, raczej jest spokój. Tylko tak jak mówię, w bloku słychać, że ktoś tam żyje, nie? Raczej trudno ciszę w Mega City, także też się tego nie spodziewam. Ale ruszam w kierunku ciała i spoglądając w stronę kolegi sędziego, pokazuję mu palcem kamerę, mając nadzieję, że zajmie się tym i zbierze jej numer identyfikacyjny, przekaże do kontroli, a sam przyjrzę się ciału. Może komiksy były wymyślane w latach 80., ale myślę, że jeżeli po prostu spojrzysz hełmem na urządzenie, które jest podpięte do systemu miejskiego, to hełm sam odczyta ten numer i po chwili będziecie wiedzieć. Nie musicie się spinać, żeby odczytać numer z naklejki. Więc, no to czuję się jeszcze lepiej, że reprezentuję prawo. Okej, okay, czyli ty, nasz sędzia uliczny ogarnia monitoring, tak? Jak najbardziej. Ja przekazuję do kontroli numery i proszę o wykaz ostatniego czasu. No teraz ktoś inny, teraz kobiecy głos, usłyszałeś, wcześniej był męski, ale tych dyspozytorów też jest pewnie wielu. Okej, okay, daj mi chwilę, bo kamera rzeczywiście jest podłączona do systemu miejskiego, więc chwilę mi to zajmie, jak tylko będę miała nagranie, wyślę je na twój motocykl. Jasne. Bo podstawowe rzeczy możecie sprawdzić w hełmie, ale takie już większe rzeczy to już potrzebujecie dostępu do motocyklu, który jest przenośną radiostacją i wszystkim innym, nie? Więc tak. Ty podchodzisz do ciała. Pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to jego dłonie, które są obie obgryzione. Znaczy, w sensie obgryzione palce tak do krwi, jakby żył w jakimś, nie wiem, wielkim stresie albo coś takiego. I wydaje ci się, że znasz tego człowieka. Jakoś tak sylwetka ci się kojarzy. Z drugiej strony, no, większość sędziów znasz z imienia przynajmniej, nie? Mhm. To proszę hełm, żeby mi go zidentyfikował, a... Musisz go odwrócić. To tak to robię. Albo nie, czekaj, jeszcze nie. Najpierw chcę zobaczyć tą ranę, sprawdzić przede wszystkim, czy on żyje. Czy na pewno jest martwy? Jasne. Taka dziura w plecach gdzieś, więc raczej nie ma, raczej nie, nie oddycha. Jakaś dużego kalibru, tak? Broń była? Tak. Raczej coś dużego kalibru i raczej to będzie broń montowana na droidzie albo broń montowana na stojaku, bo wiesz, gdyby to był granatnik, to by go rozerwało całego, nie? On został jednak przestrzelony. Został przestrzelony, notabene
Notabene, jak podszedłeś, to widzisz, że jest przestrzelony na wylotnie, więc gdzieś tam ten pocisk pewnie dalej poleciał, nie? Ale to jest blotowa, tak? Tak. Dostał w plecy. Ktoś mu szczelił w plecy. Pewnie. No to odwracam go, żeby przyjrzeć się twarzy, zidentyfikować go i ocenić, jak to wyglądało. Czy to była jakaś walka, czy po prostu dostał w plecy i umarł. Odwracasz go i zdajesz sobie sprawę, że dobrze znasz tego mężczyznę. Niestety muszę ci zaznaczyć stan wstrząśnięty, bo był to jeden z nauczycieli w akademii, który zajmował się tobą, gdyż zajmował się psi. Pięćdziesiątka miał ksywkę i jest z powodu wieku, nie wiesz z jakiego powodu, ale miał ksywkę pięćdziesiątka. Pięćdziesiątka był policjantem, sędzią Wydziału Wewnętrznego, czyli tym, który poluje na sędziów, którzy przeginają prawo albo są skorumpowani. I podczas tych rewolucji tego sędziego Kala, o której czytaliście zapewne w opisie, a jeśli nie, to była taka rewolucja, on chciał przejąć władzę nad Mega City i w ogóle był odwalony. On był odwalony. On tam podobno miał jakiś udział w tej rewolucji, ale tam dużą część sędziów, szczególnie tych z psi, którzy brali w tym udział, uniewinniono. Jedni mówią, że uniewinniono z tego powodu, że musieliby całe psi wywalić, a inni mówią, że legenda głosi, że byli w jakiś sposób kontrolowani i zmuszani do tego, żeby to robić. Ale to jest mało ważne. On podczas tej wojny w każdym razie odniósł poważne obrażenia nogi i nie mógł już pełnić służby na ulicy. Dlatego został przeniesiony już typowo do akademii. Widzisz go, że nie widziałeś go od kilku tygodni, ale też nie bywasz w akademii. Twoje wizyty w akademii, wasze wizyty w akademii są sporadyczne od momentu, kiedy je ukończyliście. Widzisz, że jest bardzo zniszczony przez życie. Jego wargi są popękane od tego, że rzadko pił, skóra nienawilżona, no bardzo, bardzo niezadbane o siebie, no i do tego te bardzo obgryzione obgryzione paznokcie. Będziesz go badał jakoś bardziej, czy... Mhm. Te parę tygodni temu, jak go widziałem ostatni raz, on nie był w takim stanie, jak rozumiem, tak? Nie miał poobgryzanych paznokci, wysuszonej cery, nie dawał jakichś znaków takich neurotycznych, czy zniszczenia, nie. Czy czegokolwiek. Znaczy to wszystko, co widzisz, to jest naturalne, nie? Tylko po prostu coś strasznego musiało spaść na niego w niedawnym okresie, on musiał mieć kłopot. Nie umiał sobie chyba z tym poradzić, nie? Pewnie. Wiesz co, no to przede wszystkim kontrola. Zgłaszam się. I chwilę jeszcze musicie poczekać na ten zapis. Poległy sędzia, ksywka pięćdziesiątka, wejście pod labiryntem, rozpoczynam śledztwo. Dobrze, służby medyczne niestety na razie nie przyjadą, wszystkie są w wojnie, wszystkie są oddelegowane do wojny bloków. Dobrze. Badasz dalej ciało, czy olewasz to? I już? Faktycznie tak, zaczynam tak dość metodycznie już badać to ciało. Staram się trajektorię tego strzału ocenić na tyle, ile mogę, bez jakichś głębszych badań balistycznych. Chcę go przeszukać. No, generalnie na tyle, ile to, co mogę, wszystkie możliwości wykorzystać, takie śledcze, ewentualnie mojego hełmu czy motoru, to robię. Okej. No to rzuć sobie proszę na obycie plus obserwację. A w tym czasie ty dostajesz zapis z monitoringu. Mów. Chciałem, że idę do motoru w takim razie, by się tam przyjrzeć, móc to wpierw zbadać. No to wy...
Myślę, że wyświetla się taki hologram, który przedstawia całą tą sytuację. Przerzucałeś, zaryzykowałeś i nie masz żadnego sukcesu, więc tracisz jeden. Nie przerzucałem, mam biegłość. Biegłość masz w Pezji tylko, a to nie jest Pezji. Dobra, to nie róbmy tego. Biegłość okay. Masz tylko w Pezji, tylko do tych, tych. To nie było. Na całą obserwację. No to tak jak było, te dwa sukcesy są. Ale to zaraz. Wyświetlać się zapis. Widzisz go, jak wychodzi, oczywiście ugryza te paznokcie. Wychodzi, jest zestresowany. Podchodzi, drapie się wszędzie, jakby miał pły. Wchodzi, wraca, tak jakby się ten mówi coś do siebie, ale niestety kamera nie ma zapisu. Odwraca się, jakby usłyszał jakiś głos z zewnątrz i zaczyna biec. I w tym momencie coś mu szczela w plecy z zewnątrz, ze środka tunelu. I to jest tyle z zapisu. Dobra. I sprawca jest gdzieś w środku. Mhm. Cudownie, że to jest tak mało zaludnione miejsce. No dobrze, pójdę w takim razie do mojego kolegi. Powiedz mi, mogę to sobie przerzucić na hełm? Albo lepiej, czy mogę mu to przerzucić na motocykl? Możesz mu to przerzucić na motocykl, na hełm raczej. No to... Dobra, no jak już odebrałeś na motocyklu, to możesz mu na hełm przerzucić, nie ma sprawy. Dobra, to wrzucę mu na hełm, podejdę do niego. Okej. Okay. O, to by wyskoczyło, jak badasz to ciało, że masz komunikat od tego swojego, że tak powiem, partnera w tej chwili, ale zaczynasz go badać i tak naprawdę nie znajdujesz w jego kieszeniach, w tym nic ciekawego, podwijasz jego, bo zaczynasz, no całe to oględzienie tego ciała, podwijasz jego rękawy i widzisz, że na przedramieniu lewej ręki wydrapane, musisz go powstrzymać, jakby pazurami wydrapał sobie ranę. O. Jasne. To oprócz tego, tak, to nie znajduję żadnych jakichś zapisków, pudełka zapałek z jakiegoś klubu i tak dalej. Nie znajdujesz też karteczki zabił mnie i nazwisko. No to by było zbyt proste rzeczywiście. To przyjmuję tą wiadomość na hełmie. Oglądając zapis, to nagranie. Czy możemy niczym wprawni CSI czy NCIS, czy jak oni tam się nazywają, powiększać, zatrzymywać i tak dalej, czy to jest tylko... Nie, no tutaj nie, znaczy jak podejdziesz do motocyklu, to raczej tak, ale też w ograniczonym tym, są sędziowie techniczni od tego, więc no w jakimś tam ograniczonym zakresie oczywiście możesz, ale a co chcesz zobaczyć, o może tak, to ci powiem, czy jesteś w stanie. Mhm. Czy w momencie wystrzału rozjaśniło się wewnątrz tunelu na tyle, żeby zobaczyć poklatkowo? Może się rozjaśniło, ale kamera jest nad wejściem do tunelu, więc ogarnia no to, tak, co jest na zewnątrz, a pocisk wyleciał z zewnątrz. Pocisk wyleciał z zewnątrz i po locie pocisku w zwolnionym tempie o broni nie dowiadujesz się niczego więcej poza tym, co wiedziałeś, czyli było to coś ciężkiego, ale nie strzelającego seriami raczej, nie? Bo na przykład, wiesz, jakbyś strzelał z Broglinga M2, to ciężko by było wystrzelić tylko jeden pocisk, nie? No chyba, że miał być tylko jeden załadowany, nie? To mógł być jakiś Dragunov, tak? Czy coś takiego, jakiś taki... No jakiś ciężki karabin snajperski, albo coś takiego, albo coś do strzelania do transportowców, no, do czołgów, no ciężko powiedzieć. Jasne. A jestem w stanie znaleźć kulę, czy poleciała sobie w miasto? Jesteś w stanie znaleźć, ale to będziemy musieli oczywiście coś rzucić. E,
Tutaj znowu rzucimy obserwację, ale tym razem rzucimy ją z dziczą. Czyli z innego... Jasne. Z innej domeny. 5 kości, tak, w sumie? No jeśli tak masz, to będzie 5. Tak mam. No to nie mam biegłości, ale nie mogę przerzucić nic? No wychodzi, że no może. Czy nie, wydaje mi się, że pewnie nie wiem, czemu system powinien być, że zaryzykuj. Rzuć jeszcze raz. No właśnie, rzuć jeszcze raz, ale pamiętaj, że jeżeli tym razem nie będziesz miał sukcesu, to wydarzy się coś złego. A, w ten sposób. No to jasne, jedziemy. Okej. Okay. Jest sukces. Jest sukces. Rzeczywiście znajdujesz to. Uderzyło w jakiś samochód, wrak samochodu, jakiejś takiej półciężarówki, który stoi dalej i wpadł do środka, wchodzisz, otwierasz drzwi bez większego problemu. No tak, rzeczywiście jest to taki karabin, wydaje się, że po tej kuli, to był tylko jeden sukces podstawowy, więc kula się w dużej mierze rozleciała. Ale rzeczywiście jest to taki właśnie, nazwijmy to karabin snajperski do strzelania do pojazdów. Granie przeszczeliłoby twój motor na wylot. Czyli to nie jest raczej uliczna, tak, broń? Raczej wy macie takie rzeczy. Znaczy pewnie jakieś poważne gangi mogłyby sobie na to pozwolić, albo wojsko, nie? Ale głównie sędziowie. Pewnie. I to też takie... z jakichś takich poważniejszych oddziałów, nie? Jasne. Jak profiluję sobie tak ten mega blok labirynt, że to jest taka tam bieda, mutanty i tak dalej, to nie kojarzę, żeby tam był jakiś taki wysoce zmilitaryzowany gang operujący. Nie. Nie. Raczej tu nawet nie ma żadnych grup przestępczych poważniejszych, nie? Więc ten. A drugi sędzia rzuci sobie w tym czasie, skoro zostałeś tam sam. Mhm. Skoro zostałeś tam sam, rzuć sobie proszę na obserwację obycia. Obserwację obycia. Czyli i potrzebujesz jednego podstawowego sukcesu. Okej. Okay. Proszę. Ktoś was obserwuje z wewnątrz budynku. Mhm. Z zewnątrz budynku to tam logiczne, że ktoś was obserwuje, może inaczej. Z wewnątrz tunelu i usłyszałeś coś, sędziowie, przygotujcie się, coś takiego. Mm-hmm. Sędzia, niezauważliwe słowa, sędzia, przygotujcie się. Dobrze, w takim razie... Jak rozumiem, też tutaj nie ma jakichś specjalnych... Nie odnotowywano wcześniej ataków na sędziów, prawda? Tutaj. Sędziowie nie jeżdżą, więc ciężko powiedzieć. Ale to są te raczej bardziej slums niż dzielnica gangów. Jasne, okay. Mogą być, możecie trafić jakiegoś, nie wiem, mutanta, kanibala, czy kogoś takiego, kto ma w dupie, że jesteście sędziami i was po prostu zaatakuje, nie? Ale raczej jest tu porządek. Nie ma tu porządku, ale nie jest to jakaś mega niebezpieczna okolica. Wszystkim nie ma żadnych zorganizowanych większych gangów, nie? Więc... Ja dołączę do tripa w takim razie. Schodzisz na dół z tej. No, jemu chwilę to zajęło, więc widzisz, że bada, że wszedł do jakiegoś samochodu i coś tam ogląda. Raczej powinniśmy się pośpieszyć i poszukać do góry. Tylko... Nie wiem, ilu ich tam na nas czeka. Dobrze, sędzio. Chcę tylko przyjrzeć się tej kuli. Zostać czy pójść na górę samemu? To raczej ty powinieneś decydować, bo on jest tym od PSI, a to ty jesteś spacem od ulicy. Ale oczywiście decyzję pozostawiam wam. Co chcesz zrobić? Chcesz coś jeszcze coś zrobić? Tak, odpowiedziałem, to zajmie tylko chwilę. Ochrona sędziego. Ściągam hełm, żeby przyjrzeć się swoimi mocami astralnymi tej kuli.
Okej. No to rzuć sobie, ale będziesz potrzebował krytycznego sukcesu. Czyli okay. Przynajmniej na trzech kościach. Na trzech kościach musisz się na cyfra porzucić i możesz używać biegłości do przerzucania w tym momencie, nie? Jasne. Czyli tak by trójka, tak? Pokerowa musi być. Mm-hmm. Jest. Jest, proszę. O, full. Możesz użyć biegłości, żeby przerzucić, ale... a nie, i to bez konsekwencji. Bo jak masz biegłość, to bez konsekwencji. Więc możesz mieć dwa krytyczne, wtedy dowiesz się więcej. Tak. Dobra. Czyli ty nie ma biegłość. Och, masz ekstremalne sukcesy. Kareta. Okej, okej. Już ci mówię. Dotykasz tej kuli. Ty nie widziałeś nigdy czegoś takiego jeszcze, bo znasz paru sędziów psi, ale nigdy nie widziałeś ich w akcji. Widzisz, że on zaczyna dotykać tej kuli. Zaczyna nią jeździć, ściągnął rękawicę, zaczyna jeździć swoimi palcami po tym. Jakby na chwilę mu oczy wywraca do góry nogami i widzisz odrobinę krwi z jego nosa się polała. To nie jest normalne, Tripie, to nie jest normalne, co ci się dzieje, ale zobaczyłeś taką mieszankę odczuć w tym momencie, tak jakby broni używały dwie osoby. Jedna, która krzyczy, zabij zdrajcę, a druga mówi, nie, co my robimy, przestań, przecież to nasz przyjaciel. Najprawdopodobniej ktoś z rozdwojeniem jaźni albo czymś takim, bo odczytujesz ostatniej osoby, więc nie mógłbyś odczytać dwóch, nie? Tak jakby ktoś miał dwie osobowości w jednej głowie. Jasne. Jestem w stanie zobaczyć tą osobę, czy jedynie echa jej emocji? Nie, odczucia. Ty czujesz uczucia. Ty czujesz uczucia. To nie jest podróż astralna, to jest dotyk astralny. Ty czujesz emocje, które towarzyszyły te ostatniej osobie, która dotykała tego przedmiotu. Jasne. Odkładam kulę, czując krew na twarzy. Przecieram ją. To było spowodowane tym, że zbombardowały cię emocje dwóch osób, a nie tym. Po prostu nie byłeś przygotowany, żebyś nic czegoś takiego nie poczułaś, nie? Masz tam wiedzę psychologiczną jakąś, więc od razu skojarzyło ci się to z rozdwojeniem jaźni, czy tam mnogą osobowością, ale no nie, nigdy tego nie poczułeś, nie? Znałeś to z książek. To zakładam z powrotem hełm, tak dość szybko, chcąc jakby odciąć się od ewentualnych jakichś powidoków psionicznych, zwracając się do kolegi sędziego, zabójca z rozdwojeniem jaźni. Nie jestem w stanie więcej wyczytać, ale nie będziemy w stanie prawdopodobnie dojść do ładu z tą osobą, więc bądź gotów. Ja zawsze jestem gotów. Cóż, będziemy działać wedle zasad i prawa. Ja jestem prawem. Wy jesteście prawem. No niech będzie. Okej, przekazujesz mu informację odnośnie tego, co usłyszałeś w tym bloku? Ja? No tak, sędzio A. A tak, ja już mu mówiłem, że się nas spodziewają. Jeśli chcemy iść do góry, mamy się przygotować. Ciebie się spodziewają, sędziego, nie sędziów. Tak. To było dość istotne, że okay, chyba dobra. Że chyba pojawili się dopiero jak sędzia Trip zjechał i nie zauważyli ciebie. Znaczy tam nie jak zjechał, tylko jak zszedł. Tylko jak zszedł, nie? Ale wiesz, no też nie wychodzą, nie rozglądają się na ten. Nie, rozumiem. No w takim razie no, jednakże jeden sędzia, nie wielu. Możemy to w sumie wykorzystać. Pytanie tylko, czego w ogóle będą chcieli, o ile będą czegoś chcieli, czy warto na nich trafić czas. No jako, że on jest sędzią ulicznym i to on częściej robi wejścia do cudzych domów o 6 rano, no to szybkie pytanie, tak? Jakie podejście? Spróbujmy obaj w tym samym momencie po dwóch stronach. Może wtedy, jeśli ktoś rzeczywiście będzie coś wiedział, albo będzie niekoniecznie przychylnie nastawiony, zostanie zaskoczony. A chyba
Jedziecie na dwóch motorach, to was od razu zobaczą, nie? Nie no, tutaj już bardziej na spokojnie, czyli bardziej na tyle, na ile to możliwe, przynajmniej wbić się w tłum. Nie ma tłumu, jakiego tłumu? Nie ma tłumu, to jest pusto. W tło. No dobra, czyli po prostu idziecie i się skradacie, tak? Tak, tak. Okej, kto idzie pierwszy? Ja mogę. Okej. No więc. No to tak jak nas uczyli w akademii, tak? Jakiś taki półprzyczajony marsz ubezpieczony, z bronią w ręku, prawdopodobnie no, przy ścianie, lekko skuleni. Ruszacie do przodu i ja poprosi. Giverowi, w sumie ja mogę już teraz mu wydać komendę, z czego ma strzelać, nie? Tak. Czy dopiero przeczytałem? Nie, myślę, że nie będziemy tracić czasu na. Nie będziemy tracić żadnych akcji, nic takiego na ten. Po prostu mówisz mi, z czego strzelałeś i. Nie, jasne. Bo chciałem paralizator ustawić na wszelki ten. Okej, czyli będziesz paralizatorował. Okej, nie ma sprawy. Czekajcie, będę się muzyczka skończyła, tylko ją włączę. Tylko ją włączę, jeszcze żeby. Nie wszyscy zasługują na śmierć. Myślę, że nie. Część nie zasługuje nawet na to. Nasze hełmy mają jakieś termowizje, czy takie inne, jakieś patrzenie przez ściany? No to wizer mogą mieć. W sensie, że półmrok, który tutaj jest, nie przeszkadza wam za bardzo. Okej. Okay. Chciałbym, żebyście rzucili dzicz plus rozpoznanie. I pierwsza osoba będzie potrzebowała podstawowego, druga osoba krytycznego sukcesu, żeby coś zobaczyć. To doskonale, że szedłem pierwszy. Sędzio trip? Pik. Okej. Dochodzisz do ronda, do czegoś na wzór ronda. Na środku jest jakiś zniszczony pomnik, który coś tam przedstawia. I w okolicach tego pomnika widzisz co najmniej dwie osoby, które się chowają oraz zauważasz przed sobą mniej więcej na tej wysokości rozciągniętą linkę na wysokości tak, że jakbyś jechał na motorze, to żeby cię zdjęła. Mhm. Jak zgaduję, biorąc pod uwagę, że spodziewali się sędziego, to może to być odczytane jako celowe działanie. No, raczej przypadkiem tego nie rozwiesili. Pranie, tak nie. Dobrze. W takim razie podejdę bliżej. Mam tak samo jak mój partner noktowizor, więc tak w miarę... Tak, dlatego ty dwóch z nich dobrze widzisz. Tak, tak. Dwóch z nich dobrze widzisz. Nie jesteś pewny, czy to są wszyscy? No, spodziewam się, że raczej nie, ale nie wiem, więc... dosyć ostrożnie, z pewną gotowością już w razie co do strzału, podchodzę, mówię, stać w imieniu prawa. Jesteście zatrzymani i zostaniecie przesłuchani jako potencjalni świadkowie zbrodni. Dobra, to rzuć sobie proszę ciebie. Co sobie tu możesz rzucić? Nie wiem, obycie. No właśnie. Obycie plus elokwencja i masz jedno ułatwienie za to, że jesteś sędzią. Czyli rzucasz dodatkową kością i pamiętaj, że masz pewny. Tak, tak, tak. Czuję się pewny, więc masz dodatkową kością. Ale żeby oni się poddali,
Bo to są. To jest kilku przeciwników podstawowego poziomu, więc myślę, że potrzebujesz przynajmniej jednego krytycznego sukcesu, żeby ktoś się tam poddał. Może dowodzenie jest też niezłym, nie? Dowodzenie i obycie. Mam dwa podstawowe. Nie wiem, czy nie by coś zmieniło. Poczekaj, dowodzenie. Dobra. Ty w sumie, bo mam dowodzenie. No to możesz dorzucić jedną kość jeszcze. Niech będzie, że to było dowodzenie. Jako wydawanie rozkazów, nie? Może. Jasne, może być. Pasuje. A, czekaj, nie to, nie to. Slash R 1D6. Okej. Czy ryzykujesz, żeby przerzucać, czy... Pytanie, czy jest to heroiczne? Nie, nie. Heroiczne to jest, że bronisz jakichś ideałów, że bronisz siebie, albo robisz coś z jakimś takim, wiesz, wielkim narażeniem życia, a ty po prostu wezwałeś dwóch typów, może więcej, do poddania się, więc nie jest to heroiczne. Jasne. Wiesz co? Możesz, jeżeli zaryzykujesz, to znaczy nic nie ryzykujesz, bo i tak ci się nie udało, bo sukcesy podstawowymi nie ten, a no to rzuć 2D10, 2D6, przepraszam. Mam nadzieję, że ogarniamy dobrze te zasady i nikt nam potem nie powie, fajna sesja, ale zasady z dupy. Niestety nie. Dobra. Niestety nie. Niestety cię nie posłuchali. Niestety cię nie posłuchali. I zaczynają szczelać. Okay. I zaczynają do ciebie szczelać. Okej, zróbmy sobie tak. Fik. Zacznij walkę. Ja tu nie mogę przesuwać kolejności. Dobra, mało ważne. No jesteś drogi. Mimo że widzisz, że oni naciskają na spust, to jesteś sędzią. I jesteś szybszy od nich. Wiesz, co się zaraz stanie, więc możesz zareagować szybciej. Oni będą do ciebie szczelać. Tutaj nie bardzo jest się za co schować, tak? Czy są jakieś bardziej przestrzenie, też nie wiem. Jest ta barierka, która powiedzmy oddziela jeden pas od drugiego, więc możesz się tam trochę schować, więc będą mieli jedno utrudnienie. Ale dobra, szczelaj. Twoje strzelanie plus, jak to się tam nazywa? Strzelactwo plus rezon, to jest no. 5. Okej, okay, masz dwa sukcesy podstawowe. To są przeciwnicy podstawowego kalibru, więc twój przeciwnik dostał po prostu... pokażmy go. Pokażmy je wszystkich. Twój przeciwnik, dajmy na to, on dostał... Aha, nie, bo ty ogłuszałeś. Dobra, bo ty ogłuszałeś. Więc rzućmy sobie na jej opanowanie plus rezon trzema kośćmi. Okej. Okay. Trafiłeś jedną z. Nie to. Trafiłeś jedną z tych osób. I ona się przewróciła. Przewróciła, osunęła się. Teraz była jej kolej, więc nie ten. Sędzia Trip. Widzisz, że. On coś krzyknął, usłyszałeś odbezpieczenie broni i strzelił do jednej z tych osób, przesunąć, żebyś widział. Do jednej z tych osób strzelił i ona się, kobieta zawiesiła się na jakiś, po prostu przewróciła się, wisi na jakiejś płotku od jakiegoś pomnika. Już jeszcze dwóch typów. Jeden jest naprawdę wielki, ma jakiś młot. A ten też będzie strzelał do twojego przyjaciela. No to tak. Mam nadzieję, że motor, który dostał rozkaz ochrony sędziego... Ale on został nie, tam, no przecież nie wjechał się na motor. Nie, ale one podjeżdżają same, nie? Czy nie mają takich umiejętności? No nie dogadaliśmy tego, ale nawet jeżeli podjeżdżają, a wy się skradaliście,
Bo powiedzieliście, że się zgadzaliście. Jasne, jeżeli podjeżdżają, to zaraz się dowiem, czy mój motor ma takie umiejętności, to na pewno za parę rund się to stanie. Także na razie po prostu... Na pewno twój motocykl ma dwa działka i może walczyć, ale skoro się zgadaliście, to podejrzewam, że on jest w dość dużej odległości. A w sensie, jak się zacznie gdzie walka, to on przyspieszy i wpadnie. I może nawet wpadnie, jak nie w następnej turze, to za dwie, ale no, trochę zostały z tyłu wasze motory, nie? Jak najbardziej. Ale to po prostu tylko mam taką nadzieję z tyłu głowy, a sam, jeżeli widzę przeciwników, no to tylko krzyczę, atak na sędziego to od 10 lat więzienia, poddajcie się, puśćcie się na ziemię. A i mimo wszystko i tak strzelam z tego ogłuszającego w człowieka, który trzyma broń palną. Okej, no to dawaj. On jest podstawowym tym, więc interesują nas sukcesy podstawowe. Strzelasz twoje strzelanie plus ta umiejętność, która, plus ta dyscyplina, która za to odpowiada. Nie masz żadnych ułatwień, bo tak jak mówiłem, ogłuszanie nie daje żadnych ułatwień, nie? Pewnie. Co więcej, przez to, jak wstrząsnął mną widok tego zabitego wykładowcy, tak? Czy tam trenera. To masz utrudnienie. Dokładnie. Więc rzucam trzema kostkami. Robimy z tym coś? Wiesz co... Nie, to był to strzał ostrzegawczy, bo podkreślający te moje słowa po prostu. O poddaniu się. Okej. Okay. Jasne, więc ten będzie strzelał w... Ten będzie strzelał w naszego sędziego. I nie trafi. A ten zaczyna biec w waszym kierunku. W następnej turze dobiegnie do ciebie. Co robisz? Sędzio A, bo nie potrafię zapamiętać twojego imienia, więc będzie Judge A. Twój ruch. Jeden szarżuje na nas, tak? Tak, biegnie z takim wielkim młotem. To nie jest żaden młot bojowy, to jest raczej taki jakiś młot, nie wiem, do burzenia ścian czy coś takiego. To nie są żołnierze, ich broń jest słaba i... Ale to... wygląda na typa, którego ciężko ogłuszyć. O, może tak bym powiedział. Zdążę zmienić tryb ten. Tak, tak. Mówisz tylko przed tym, celujesz do niego, nie wiem, granat albo... Serię. Okej, to masz dwa ułatwienia. Czyli masz dwie kości więcej. I na strzelanko. Okej. I teraz jest tak. I wyrzuciłeś sukces ekstremalny. Żeby go zabić, potrzebujesz trzech sukcesów. Żeby go zabić jednym strzałem, potrzebujesz trzech sukcesów podstawowych. Możesz rozbijać sukcesy wyższego poziomu na sukcesy niższego poziomu. Czyli na przykład z ekstremalnego możesz zrobić jeden krytyczny albo dwa podstawowe. Jeśli zrobisz niego dwa podstawowe, to on dostanie trzy rany i padnie. Bezpośrednio na funkcjonariusza. No. Broniłeś się. Wiem, no. Okej. Okay. Gdzie tu jest martwe? Czemu tak ładnie jest tam martwy przypisać i innego znaleźć? Się pomieszało z tymi. Dobra, nieważne. On po prostu go usuniemy. Nie będzie tak epicko. Ale słyszycie warkot motocyklu z tyłu? Trip, sędzia Trip. Tamten ostatni z bronią dalej celuje w naszą stronę? Tak. No to spróbuję jeszcze raz w niego strzelić. Nikt nas na razie nie zranił, także ja cały czas używam dalej tej porażającej. Ogłuszacza, okej. Czyli bez żadnych bonusów. Mhm. Okej, masz jeden sukces. Okej, ale on nie ma sukcesu, więc też padł nieprzytomny.
Przystępuję do zatrzymań. Więc podchodzicie sobie do nich. Walka została zakończona. No widzicie, oni ciężko oddychają, są oni nawet nie są nieprzytomni, tylko oni są tacy sparaliżowani, oni widzą, co się dzieje, ale przez dłuższą chwilę będą nieprzytomni. Znaczy nieprzytomni, nie będą mogli bez tego, nie? Na brzuch, ręce do tyłu, zip. I okay. Są mutantami, każdy z nich widać, że ma jakieś zmiany w swoim ciele. No, zaatakowałeś ich, ich stany powoli schodzą, ale są spętani. O, nie to. Więc co robicie, moi drodzy? Oni się budzą, są przytomni, nie? Dobrze byłoby się jeszcze na miejscu rozejrzeć. No, na miejscu jest leżący, rozwalony trup tego wielkiego. No i tutaj jest wejście na wyższe poziomy, nie? Na wyższe, mniejsze. Na pewno nie mają broni, której szukacie. Okej. Okay. I raczej nie wyglądają na ludzi, którzy mieliby dostęp do takiej broni. No to szybkie pytanie. Czy byliście świadkami zabicia sędziego przed wejściem do megabloku? Ten próbuje coś powiedzieć, ale chyba jego mutacja zmienia w ogóle jego struny głosowe i nie potrafi nic powiedzieć. Ta dziewczyna, raz, że widać, że jest trochę chyba mądrzejsza, taka trochę bardziej cwana, spięta, mówi: powiemy wszystko, ale w zamian za uniewinnienia. Nie ma negocjacji. Mów wszystko, co wiesz. Ale są okoliczności łagodzące. Słucham. W magazynach za jakaś grupa trzech osób się zatrzymała. Dobrze. Próbowaliśmy ich wywalić, ale są dobrze uzbrojeni. Ściągnęli ze sobą jakieś roboty ładownicze. No i coś tam robią, a to był nasz teren. I chyba o coś się pokłócili, bo jeden z nich dzisiaj, kilka, może godzinę temu, uciekł i zabili go przed budynkiem. Tyle wiem. Ale mogę pokazać, który to magazyn. Ilu ich tam jest, który to magazyn? 178 magazyn. Tak się składa, że na mapie go widzicie, ale wasze postacie nie. 178, było ich trzech, plus roboty załadunkowe. Roboty załadunkowe nie powinny umieć walczyć i nawet jak powinny walczyć, to nie powinny atakować sędziów. To są ciężkie rzeczy, żeby pozmieniać dyrektywy. Ale nie, niemożliwe. Ale nie, niemożliwe, ale ciężkie. Było ich trzech. Mam tam człowieka, który go obserwuje. Kogo? Imię, nazwisko, jego lokalizacja? Gdzieś tam w okolicy jest, nie wiem gdzie dokładnie. Mówię imię, nazwisko, ale nie wyskakuje ci w ogóle ktoś taki w systemie. Ale jak ktoś się urodził tutaj, nigdy nie został zgłoszony. To jest to nawet nie nazwisko, tylko imię, nie? Jasne. Ale zapamiętuję, jeżeli nie będzie przeszkadzać nam w postępowaniu i nie zostanie zabity w jakimś ogniu krzyżowym, no to nie będziemy go ścigać najwyżej. Czasem trzeba pójść na ustępstwa.
poglądam na kolegę sędziego. Jest coś takiego jak okoliczności łagodzące. Jak najbardziej. Nigdy nie słyszałem, na moich wykładach tego nie było. Czuł cię sędzia dread? Tak, jak dostajesz wyrok, to możesz go tylko przedłużyć, nie da się obniżyć wyroku. Jak nie? Da się, ale trzeba coś obniżyć skazanego. Dobra, nieważne. Kontrola. Zgłasza się kontrola, tym razem męski głos. Dwóch zatrzymanych, atak na sędziego. Prześlijcie midwagon na mój GPS. Będą kolejne zatrzymania. Dobrze. Przekazuję dyspozycję dalej. Uważajcie na siebie. I zostawiacie ich skrępowanych, sparaliżowanych. Ruszacie dalej, tak? No, chyba, że kolega sędzia chce jeszcze coś się od nich więcej dowiedzieć, albo ich popchnąć w kostkę. Nie. Okej. Okay. To przeładuję sobie broń, bo fajnie by było. Generalnie nie wiem, może ten blok się zmienił od czasu, kiedy został wybudowany, ale jakieś tam pobieżne informacje na temat tego, jak on wygląda, jakiś jego plan, możecie ściągnąć sobie z miasta do tego, tylko że może dojść do sytuacji, że na planie jest to innego, a co innego was spotka na tym. Chcecie to zrobić? Pewnie. Wybór mamy, ale czy chcemy podjąć inny? Nie jest legenda pięciu kręgów, żebyś mówił zagadkami. Ja zawsze tak mówię. No, więc tak wygląda mniej więcej parter. I tutaj jest ten, i tutaj jest to miejsce, do którego macie podążać. Nie kierujcie się obrazkami, które są tam narysowane. Jasne. Tam nie ma bezpośredniego przejścia, tak? Musimy sobie tymi korytarzami przejść w kółko. Jeśli się dogadywać z mutantami, to nie wiem. To nie, to musicie albo wejść, albo iść, że tak powiem, tędy, albo wyjść na zewnątrz i wejść od tej strony, nie? A to jest droga, te linie przerywane? A, to jest droga, tak, tam normalnie samochodem wjedziesz, nie? No to będziesz tutaj, tam tutaj, po prostu, nie łazić. Tutaj u was motorem wjedziesz, a tutaj to już normalnie samochodem. No mówiłem, że te mega bloki to jest jak miasto, nie? Mhm. Jasne. No to co, to podjedźmy tam, sędzio. Znaczy od zewnątrz, czy blokiem? No na razie tyle powiedziałem do naszego sędziego ulicznego, który może lepiej wie, czy zajść od tej strony, czy od tej. Weźmy motory, choćby tędy. Wskazuję na pierwszą z opcji. Pięknie, którędy, bo nie wiem, którędy. Też nie wiem. Co to za robaki tam chodzą po mapie? No, właśnie. No, chodzi o to, że tam dużo robactwa. Chciałem oddać to, jak tam jest brudno, ile robactwa chodzi. Tędy idziesz? Czy na zewnątrz i od drugiej strony? Dobrze. No to wsiadacie na motocykle i ruszacie. I gdy mniej więcej dojeżdżacie do tego ronda, zauważacie robota. Są roboty, nie droidy chyba. Który coś tu demontuje. I sobie nuci takim swoim metalicznym zero-jedynkowym dźwiękiem, czy jak to się tam nazywa, sobie coś tam nuci. Od razu jak was zauważa, odwraca się. Dzień dobry, sędziowie, życzę miłego dnia. Widzicie, że demontuje kamerę. Która, jak się domyślam, nie powinna być demontowana. Inaczej. To nie jest kamera systemu miejskiego, ktoś ją tu zamontował, teraz ją demontuje. A może tak. Tak bym powiedział. To nie jest wyposażenie tego bloku, nie? Widać, że ona jest dużo świeższa, ta kamera. On robi coś nielegalnego. Powiedzmy tak, jeśli ona by kogoś nagrała wbrew jego woli, to tak. Jasne. No ale to teraz
jesteśmy skupieni na pościgu, tak? Za zabójcą, to nie będziemy się takimi, jak że komuś tam prywatność się popsuła. Okej. Okay. Jedziecie dalej. Zauważacie, że co jakiś czas, czyli powiedzmy tu, potem tu, są takie same kamery. W sensie on jakby demontuje te kamery idą w tą stronę i one działają, a on jakby je demontuje. O, tak by to powiedział. Jasne. To są kamery takie bezprzewodowe, tak? One sobie gdzieś wysyłają obraz. No, żaden z nas nie jest technikiem, to pewnie nie jesteśmy takiego szybkiego jakiegoś przejęcia czy haku obrazu zrobić. Możecie spróbować, ale to będzie ciężkie dla was, nie? W sensie będziecie potrzebowali co najmniej jednego ekstremalnego albo dwóch krytycznych sukcesów, więc nie wiem, czy z waszymi cechami to jest możliwe po prostu. A rzucalibyśmy na co byśmy mogli rzucać. Technologia, tak? No, wiedza plus technologia. No nie ma takiej opcji. A powiedz mi jeszcze, jak długo będę wstrząśnięty? Czy to jest coś, co przechodzi? Nie, czy... w sumie po walce skoczyła ci adrenalina, więc mogę ci zdejmować wstrząśnięcie. Już nie jesteś. Jasne. Skupiłeś się na czymś innym, nie przestałeś o tym myśleć. Skupiłeś się na zadaniu, walka, adrenalina ci podskoczyła. Teraz to ja się aż nietykalny wręcz czuję. I bardzo pewny siebie i skupiony. Nie, bo do ciebie nie strzelali, więc nie, raczej się nie czujesz. A raczej pominięty powinieneś się czuć. Tak. To mnie strzelali, ja myślę, co to za nowość. Pewny, skupiony, potężny i nietykalny to powinno być zawsze, jak wychodzę z tej komory snu i wyruszam w ulicę, to po prostu taki defaultowy stan sędziego. A wracasz poobijany, wstrząśnięty, rozkoszony, zawstydzony, okaleczony i przerażony. No przerażony może nie, ale wszystko nie. Poza tym tak. Ale zawstydzony na pewno. Sędziowie to wciąż ludzie, nie? Też jest, tak. Też jest korupcja, też jest tam wszystko. Dobra. Jest Wydział Spraw Wewnętrznych, więc ewidentnie są. Okej. Okay. Widzicie, więc tak jak mówię, widzicie tutaj, powiedzmy, jesteście... Tutaj. Widzicie tą kamerę i tutaj jest następna i one was obserwują. Co robicie? Idziecie dalej w grupie, to macie. Wiesz co, to nie jest część miasta, to jest jakaś prywatna, nielegalna instalacja, która jest szansa, że w ogóle obserwują nas ci goście tam z tego warehouse'u i oni mają ciężką broń. Nie chcę, żeby oni nas mimo wszystko jednak ściągnęli, jak tylko wyjedziemy z zakrętu. Także ja strzelam po prostu w któreś te kolejne... ja sobie jedną pozwolę zgarnąć. Okej. Okay. Robot, jak strzelasz pewnie z daleka, oj. Proszę? Robot, jak on strzelił w kamerę z daleka, powiedział oj. Okej. Okay. Czyli powiedzmy, Tom rozwalił sędzia Trip, sędzia A zabrał Tom i wyjeżdżacie z za rogu. Wyjeżdżacie z za rogu i słyszycie tu z tego magazynu pierdolną eksplozję. Coś eksplodowało, aż się zatrząsł budynek i stąd wypada ciężarówka. Wow. Z którego? No z tego, do którego mieliście iść. Jasne. To była eksplozja typu materiały wybuchowe, czy eksplozja typu pęknięta opona, eksplozja typu wyrzutnia rakiet? Eksplozja w stylu wysadziłem coś i teraz spierdalam, żeby nie złapali. Albo inaczej, wysadziłem coś, żeby zataić ślady i spierdzielam. No to chyba jest tylko jeden sposób na takiego gagatka. Po oponach. A, czyli dobra, nie bunicie go. Granatem przed jego pojazd. A, okej. Okej. Let's go. Granaty. Tak, czy możemy strzelić w ten pojazd, żeby go zatrzymać, opony i tak dalej? Czy to jest zasięg pozwalający na to? Tak, bo tu jedna kratka to jest 10 metrów, więc... Ja z kolei w silnik.
12-120 metrów, tak, spokojnie. Spokojnie, ale tylko jedno ułatwienie, bo zasięg jest jednak... Chodzi nie, bo to jest duży pojazd, nic. Dobra, rzućcie sobie proszę na strzelanie plus... plus co tam jest do strzelania, ciągle zapominam. Plus strzelanie plus rezon plus dwie kości, nie? Za ułatwienie, za granatnik. Okay. Wy go chcecie unieruchomić po prostu. Tak, tak, tak jest. Okej, okay, więc walnęliście z granatnika w tą ciężarówkę. Ona się zakręciła, przewróciła się na bok, pośliznęła się kawałek, rozwaliła się gdzieś tutaj. To co, podjeżdżamy, nie? Okej. Okay. Podjeżdżacie, tu widzicie z tego magazynu chmurę dymu, która się wydostaje. A ciężarówka ma, teraz dopiero jak podjechaliście bliżej, zauważyliście, że to jest ma logo firmy, która wynajmuje samochody, mężczyzna, kierowca, który jest prawie wypadł przed szybę, w sensie wisi na tej szybie, ciężko powiedzieć, czy żyje, ale kojarzycie tą mordę. Jeden z sędziów Wydziału Wewnętrznego, który został skazany za zbrodnie ludobójstwa podczas tej rewolucji Kala, czyli o tym, co opowiadaliśmy. I on uciekł, nigdy nie został złapany. Słabo. Chyba oddycha, ale nie jesteście pewni. Musicie mu szybko pierwszej pomocy udzielić, jeśli chcecie, żeby przeżył. Spróbujmy. Okej. Okay. To ustalcie, kto pierwszej pomocy udziela. I tak, podstawowy sukces powoduje, że on przeżyje. Ekstremalny sukces, że odzyska przytomność. Będziecie mogli z nim porozmawiać. To kto ma wiedzę i pierwszą pomoc? Dla mnie nie jest możliwy taki ekstremalny sukces na pewno, ale ja powiem, że mimo wszystko, inaczej, nie podchodzę do niego, ja podchodzę pod magazyn, ja chcę się zorientować, czy tam jest zagrożenie pożarowe dla całego bloku. Okej, okay. Ja spróbuję coś z nim zrobić, ale niczego nie mogę obiecać. Rzuć na pierwszą pomoc. To są trzy kostki. No okej, okay, zatamowałeś, bo wiesz, raz, że wypadł przez to, potem się nabił na tą szybę, ale poskładałeś go, jest w stanie ciężkim i jego stan nie będzie się pogarszał, ale nie porozmawiacie z nim, jest nieprzytomny i to tak chyba na dłużej. Sędzia Trip, wjeżdżasz pod drzwi, schodzisz z motocyklu, widzisz, że dym zaczyna palać, tu się nic nie pali, to ewidentnie właśnie tak jak powiedziałem, ktoś rzucił coś, żeby zamazać ślady lub coś takiego. Czujesz też jakiś taki specyficzny zapach, jakiś takich chemikalii, ale nie wiesz do czego one mogą służyć, ale takie kojarzy ci się, pomijając ten zapach dymu i tego, że tutaj coś się instalowało. Kojarzycie tutaj zapach z zapachem od jak wejście do dentysty, takim wiesz, sterylnym mimo wszystko przed chwilą. No i też widzisz jakieś karnistry, jakieś tego typu rzeczy z oznaczeniami medycznymi i z oznaczeniami Rady Sprawiedliwości, w sensie. Czy cały sprzęt, który tutaj jest, wygląda na pierwszy rzut oka na sprzęt pochodzący od sędziów. Ale są tu rzeczy medyczne. Pewnie. No to tak, schodzę z motoru. Motor, kontrola tłumu, nakładam maskę
Proszę, proszę nie przeszkadzać. Trwają czynności, proszę się odsunąć. Dziękuję, motor. I wchodzę, mam broń odbezpieczoną. Chcę, tak, czy ktoś tutaj jest żywy i czy jest jakieś niebezpieczeństwo wybuchu, nie wiem, rozlania się jakichś chemikaliów i tak dalej. I w trzeciej kolejności, czy jestem w stanie uratować to, co miało być zatuszowane. Czyli moje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo bloku, a potem śledztwo. Okej. Nic tu nikomu nie zagraża, nie zagraża tobie, nie zagraża blokowi, nic się tutaj nie rozprzestrzenia, to chyba najważniejsze. Druga ważna kwestia, no zaczynasz to oglądać, zaczynasz badać to, co tutaj jest. Ewidentnie jest tu, był tutaj zestaw do jakiejś tej... Rzuć sobie proszę wiedzę plus obserwację, czyli 5 kości w twoim przypadku. Tak jest. No i więcej sukcesów, tym więcej ci powiem. No masz jedną podstawę. Robimy z tym coś? Czy ryzykujesz? Nie chcę, żeby mi coś wybuchło w twarz. Ograniczę okay. się do tej pierwszej obserwacji. Nie, porażki nie będziesz miał, po prostu możesz nie mieć żadnego sukcesu. To zachowam, Daniel. Dobrze. Sprzęt pochodzi ewidentnie od sędziów. Jest to w pełni wyposażona, czy powiem to, że klinika polowa, żeby wiesz, jak na przykład ogarniacie jakiś blok i podejrzewacie, że tam będą naprawdę duże te, no to rozkładacie takie kliniki polowe, żeby tam na przykład no, skomplikowanych zabiegów na miejscu lekarze mogli dokonać, jak wiesz, jakiś poszczał czy coś takiego. Jest dużo sprzętu. No i to tyle. Ten sprzęt ci niewiele mówi, nie? Jest tu dużo sprzętu medycznego. I odbywał się tu jakiś zabieg, ale krew i rzeczy, które wiesz, tam są w tym pojemniku do rzeczy odpadów biologicznych, to już jest dawno zaschnięte. Nie? Ciężko ci jest ocenić, jak to dawno temu było. Ale dobrze wiesz, że każdy sprzęt w waszej firmie ma swój numer i ktoś go musiał pobrać. No właśnie, to ja prawdopodobnie nie zajmuję się tymi sprawami wewnętrznymi, więc czy to rzeczywiście była jakaś kradzież czy nie, to ja mogłem o tym absolutnie nie słyszeć. Ale możesz sprawdzić, kto ma na stanie ten sprzęt. No właśnie, dlatego kontrola. Zgłaszam się. Proszę o sprawdzenie identyfikacji osoby pobierającej sprzęt o numerze tu. Sędzina Madison, była ex-sędzina Madison, w chwili obecnej przebywa w więzieniu dla sędziów. Sprzęt zaginął podczas wojny Kala, czyli tej, o której to się nam tu przewija w tle. Mm-hmm. Czy mam umówić widzenie? Tak. Doskonale. Umawiam. Znaczy w sensie to wygląda tak, że jak powiedziecie, to po prostu wam ją udostępnią, nie? Że, w sensie, że oni wyślą informację, że macie zgodę z nim. Rozumiem, że to ma związek z zabójstwem sędziego 50, tak? Tak jest. Okay. Na miejsce będzie potrzebny też transporter do przewiezienia skradzionego mienia w wymiaru sprawiedliwości, tak my się nazywamy? Dałoby się też transporter dla rannego. To dorzucę tylko tak mojemu... No wy się słyszycie, nie? Więc słyszysz, co on nadaje, nie? Tak, dlatego tylko mu ten. Dobra, przyślę. Przysyłamy, znaczy w sensie przysyłamy, tak? Zaraz tamten. I akurat sygnał karetki słyszycie dość szybko, bo pewnie była pobrać ciało, już pewnie ogarnia ciało 50, więc karetka znajduje się tutaj dość szybko, pojawia się karetka, podjeżdża jeszcze jakiś młody sędzia, któremu możecie przekazać to,
to miejsce tego, a wy możecie udać się, gdzie chcecie. Zdjęcia, sekunda. To miały być 3 osoby chyba. Ktoś jeszcze był sędzią w tej ciężarówce? Nikogo nie znaleźliście. Ja bym mimo wszystko bym chciał zrobić obejście tego magazynu, czy są tutaj jakieś fajne przejścia. Są kanały wentylacyjne, no ale dobrze zbudowany sędzia się w niej nie zmieści. Jasne. To co, to jeszcze byśmy mogli te kamery pozbierać, nie? Jeżeli tutaj były jakieś... Ja już jedną mam. Możemy jeszcze resztę, jeśli jest. To faktycznie przyjrzeć się miejscu, czy po na drodze, czy w samym magazynie gdzieś były jeszcze jakieś kamery? No kamery są drogi dojazdowe praktycznie do odtąd, gdzieś tam dalej odtąd kamery prowadzące do tego magazynu. W sensie ewidentnie to była ich jakaś tam w tą stronę też, żeby po prostu wiedzieli, jak ktoś będzie im. Dlatego pewnie się zmyli, bo zauważyli was, nie? Zauważyli was w tych kamerach, więc zaczęła się ta ten. Możecie przekazać to do temu sędziemu, który przyjechał tutaj was, że tak powiem, pilnować tego miejsca, żebyście wy mogli dalej sprawę ciągnąć. Ale zapisy i informacje dostaniecie dopiero za chwilę, nie? Bo to muszę przekazać komuś technicznemu. W sensie już tutaj nocy to się wszystko wydarzy, ale to chwilę musi potrwać. Jasne. Wiesz co, zanim tam wjadą w ogóle wszyscy tam techniczni i tak dalej, zaczną tutaj pakować wszystko do woreczków i kłaść numerki obok, to ja bym chciał tych odpadów medycznych dotknąć jeszcze. Bo to zakładam, że to jakieś fragmenty ciała są, tak? No więc do nie, kogo one bardziej, mogły należeć? To bardziej krew. Ale okej, dobra, czy z krwi? Krew to nie. A spróbujmy, czemu nie? Dobrze, rzuć sobie, ale tu będziesz potrzebował co najmniej krytycznego sukcesu, żeby coś... Jasne. Żeby coś wyciągnąć. No to kulam. Okej. Jest krytyczny sukces. Wykorzystujesz, możesz wykorzystać biegłość, może będzie ekstremalne, nie? Albo dwa krytyczne. Tak. Wykorzystujesz biegłość, nic nie ryzykujesz, nie? O, no dwa krytyczne, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Pierwsze, co czuła osoba, to czuła przerażenie. Czuła przerażenie, ona tu była wbrew swojej woli. Ona tego nie chciała. Ona tego nie chciała, ona cierpiała, zmusili ją. Zmusili ją do tego. A potem czuła, że musi pomścić Kala. Że Rada Sprawiedliwości musi odpowiedzieć za to, co mu zrobiła. Sędziego Kala. Okej. Okay. No to wychodząc z transu, czy z tego widzenia, dzielę się tymi obserwacjami z sędzią. Ktoś, na kim przeprowadzano ten zabieg, był tu wbrew swojej woli, ale miał silne uczucia zemsty, odwetu na tych, którzy zaszkodzili. Stawili się sędziemu Kalowi. Oczywiście to może źle to opisałem. To chodzi o to, że on najpierw się bał i najpierw się skupiał tylko na tym, a potem chyba po zabiegu czuł tylko chęć zemsty. Jasne. No, to nie tak były to uczucia, które. To nie były uczucia, które towarzyszyły mu cały czas, tylko najpierw było jedno, potem jakby ktoś jedno włączył drugie, nie? A, widzisz, no to rzeczywiście, czyli następstwo było, czyli ktoś rzeczywiście przeprogramował go, wydaje się, lub z jakiegoś innego powodu zmienił nagle strach na nienawiść, tudzież poczucie zemsty. No więc... Czy my mamy
inaczej, czy my wiemy, zostało nam to powiedziane na przykład, albo jest tak powszechna wiedza, że mamy jakieś chipy w głowie? Sędziowie? Nie, nie macie chipów w głowie, nie macie chipów w głowie. Okej, tak. Nie, nie, nie. Teraz tak jak mówiłem, plotka, szczególnie w PSI, jest taka, że Cal dużą część sędziów kontrolował w jakiś sposób. W jakiś sposób i podobno on się obtaczał albo sam nie był, ale że obtaczał się właśnie, że jego zaufani to byli właśnie, co mówiłem, że pół tego PSI chcieli zamknąć po tym, nie? Więc bardziej jakieś, to też potrafisz wpłynąć na słabe umysły, nie? W jakiś tam sposób przy pomocy swojej telepatii, nie? W sensie, no człowieka byłoby ci ciężko, ale na przykład psa, czy zdominować, czy jakiegoś gryzonia, to żaden problem, nie? Więc podejrzewasz, że asy z twojego wydziału mogłyby to zrobić, nie? Jasne. W sensie ta legenda, która krąży, to jest bardziej, że oni kontrolowali ich umysł za pomocą swoich mutacji, niż za pomocą technologii, nie? Pewnie. Ale to wszystko, to całe to powstanie, to było jeszcze zanim ja byłem w Akademii, tak? Tak, zanim wy się przyjęliście, tak. Tak. No to takie mamy poszlaki. Albo jedziecie do więzienia, w zasadzie jeśli dalej ciągniecie tą sprawę, możecie napisać raport i powiedzieć, że wszyscy zginęli i koniec. I zakończyć sprawę. A jeśli chcecie to dalej ciągnąć, to chyba zostaje albo więzienie, albo czekacie na zapis kamer, nie? Nic nie robicie. Jak odklikniecie, że zakończyliście sprawę, dostaniecie inną interwencję po prostu. Nie no, warto się jeszcze rozejrzeć. Widzicie na liście interwencji, to tam trochę ich czeka. No więc... To pytanie, jak bardzo marnujemy czas wymiaru sprawiedliwości, ale wydaje się, że nie, bo skoro tyle sprzętu zostało porwane, sędziowie giną. Dokładnie, tutaj jakaś kolejna rebelia się szykuje, także wydaje się, że nie marnujemy czasu, więc ja bym pociągnął tą sprawę jeszcze dalej, nie odklikiwał jej jako gotowa. I chciałbym na pewno, i tutaj już drugi kolego sędzio, no musimy zidentyfikować pozostałych podejrzanych. Jeżeli osoba informująca nas, że były tutaj trzy osoby, nie myliła się lub nie kłamała, to najmniej dwie osoby są gdzieś jeszcze na wolności. W tym jedna, która ma silne uczucia wobec wymiaru sprawiedliwości. Należy ją ściągnąć z ulic. No więc co robicie? Więc Arto, słysząc to i będąc już w połowie ruchu do odkliknięcia śledztwa, zatrzymał się. W sumie rację. No to trzeba się tym zająć. Jakieś pomysły, gdzie zacząć? Przesłuchaniem dwóch zatrzymanych, jednego rannego, kiedy obtomnieje, oraz byłej sędziny w więzieniu. W kolejności ci, którzy będą pierwsi dostępni. Myślę, że powinniśmy zacząć od przesłuchania zatrzymanych, potem udać się na widzenie, a potem zobaczymy, czy nasz ranny już odzyskał świadomość. To ja już wam powiem tak, żeby nie rozbijać na tą rozmowę, która nic nie przyniesie. Mutanci nic wam więcej nie powiedzieli poza to, co wiedzieli, bo oni się ich bali po prostu i po prostu nie wychodzili. Dodali wam, że te kamery to potwierdzili, że te kamery to oni zamontowali. Ci ludzie. No i co więcej? No więcej nic. No oni widzieli trzy osoby, nie? Trzy osoby, które się tam kręciły. Nie widzieli nikogo, kto by dał był wprowadzony siłą, ale też nie obserwowali ich cały czas. Więc nie wiedzą, od nich informacje, to jest nie wiadomo, czy są trzy osoby plus ten koś, na kim eksperymentowali, czy trzy osoby to są z tym kimś, nie? Więc to są trzy osoby, to oni liczą łącznie z 50? Tak.
Jasne. I oni mówili, że to był ich szef i oni się pokłócili i jak on wyszedł, to oni go zastrzelili? Nie mówili nic o tym, że ktokolwiek był czyimśkolwiek szefem. Ale mówili, że wyglądali, jakby się pokłócili i on wyszedł i oni go zastrzelili. Mówili. Teraz pewniemy, sprawdzimy na nagraniu. Ale... Okej. Jeśli tak powiedzieli, to tak powiedzieli. No, ja tego nie pamiętam, ale mogli powiedzieć, że był ich szefem. Nie ma sprawy. Oni też mogli wszystko źle zinterpretować. Tak jest, ja też mogłem źle usłyszeć, a Onia może teraz mówić to, co ja chciałem, żeby mówiła. W każdym razie. To tyle, tak? To będziemy czekać jeszcze na, jak to się nazywa, na wyniki od technicznych tego, czy te kamery udało mi się spreparować. Okej. A co w tym czasie w więzieniu? Albo to tyle potrwa, tak? Że warto się zająć czymś innym. Albo potrwa. A ten nieprzytomny, kiedy będzie przytomny? Jak będzie przytomny? Jak miesz grozno, że jesteście w odpowiednim miejscu przygody. Wtedy przytomny będzie. Wtedy przytomny będzie przytomny. Wtedy przytomny będzie martwy. Że jesteśmy tego godni. Jasne. No cóż. Wsiadacie do transportera, który... Znaczy wjeżdżacie waszymi motorami do transportera, który, w którym będą... w którym zawiezie was do miejsca, w którym przetrzymywani są sędziowie. W oryginalnym świecie sędziego Dredd są przetrzymywani na Tytanie, na innej planecie, ale na nasze potrzeby skłonimy się bardziej do wersji, która była przedstawiona w filmie ze Sylwestrem Stallone, czyli że inne więzienia są poza terenem miasta. Więc takim promem, nawet nie bez waszych motocyklów, motocykle zostały w porcie, tak w miejscu, w którym startowali, zabraliście się takim promem do więzienia i zostaliście przywiezieni do tej placówki więziennej. Tutaj siedzą tylko sędziowie, którzy coś przeskrobali. W międzyczasie mogliście przeczytać kartotekę Bridget Madison i pewnie to zrobiliście, żeby wiedzieć, do czego iść. Ona jest PSI, siedzi za to, że zostawił ją mąż i związał się z inną przy pomocy swoich zdolności zmusiła ich obojgu do popełnienia samobójstwa i nie ma żadnego związku za bardzo z rewolucją Kala. Przynajmniej... Okej, ale poszła siedzieć przed rewolucją Kala. Znaczy w sensie, jak Kal już był sędzią głównym i już tam zaczął mieszać, ale jeszcze przed tą rewolucją, kiedy Dredd go obalił i tego typu rzeczami, nie? W sensie tą wojnę już obserwowała, mogła mieć w jakichś jej początkach udział, ale samą wojnę i tą rewolucję to obserwowała zza krat. Jest starszą kobietą już koło 50, ale ma dożywocie. Jak rozumiem, jako że jest psi, to ona tam ma jakiś ogranicznik, tak? Tak, chodzicie, zostajecie wprowadzeni przez dwóch pracowników i jakiegoś dyrektora bloku do jej celi. Cele są mniej więcej przedstawione tak jak na grafice, którą sobie wynalazłem. Pole siłowe znika, tylko że ona nie stoi, tylko siedzi przy stoliku. Proszę. Zanim zaczniemy przesłuchanie, możemy 5 minut przerwy zrobić? Jasne, zróbmy 5 minut przerwy. Dalej, tak? Możemy? Jest, udam. Damy, lecimy, no. Jadąc, tam.
I lecąc tam, po drodze kontaktujemy się z kontrolą i prosimy o wykaz wszystkich rzeczy pobranych, a nie złożonych przez tą byłą sędzinę. Kiedy to było i generalnie akta, tak? Zaginionych tych rzeczy, no bo podejrzewam, że one jakoś są oznaczone jako zaginione. Dobrze. Oczywiście, no to chwilę zajmie, ale zaraz doślamy. Na kolonii, jak jesteście, to macie brak łączności, bo tutaj jest wewnętrzna, więc dopiero jak opuścicie, to dostaniecie swoją łączność. Więc tak jak mówię, wchodzicie, to pole przestaje działać. Ona siedzi, ma kajdanki zespolone, czyli na rękach i na nogach. I do tego te kajdanki ma jeszcze przyczepione do stolika, żeby nie mogła wstać. I ma coś na kształt twojego hełmu. Wiadomo, nie spełnia to walorów boju obronnych, tak jak twój hełm, tylko, ale poznajesz te elementy. To są elementy, które blokują możliwość wejścia do jej głowy. Problemem jest to, że póki ona to ma założone, ty też nie możesz wejść w jej głowę. Niestety nie wymyślono jeszcze przedmiotu, który działałby w jedną stronę, więc jeżeli będziesz chciał, możesz jej to ściągnąć i spróbować się z nią mierzyć w tych jej kwestiach, ale wtedy też ona może zaatakować. Choć według akt od 7 lat nie miała tego ściąganego, nie? Więc nie wiadomo, jak tam ta kwestie jej PS i jej zdolności są, wiesz, działają, nie? W tym momencie. No ona siedzi, widać, że kobieta jest gdzieś koło 50. Ma tylko kilka zdzieł, czy jak to się tam nazywa, włosów, bo reszta jej powpadała, a reszta jest długa i wygląda to tak strasznie, strasznie smutno, nie? Jest szczupła, nawet tak można powiedzieć trochę chorobliwie szczupła i patrzy na swoje dłonie, jak siedzi, nie patrzy na was. Wy wchodzicie, ten dyrektor bloku mówi: Tu jest kamera, czy będą potrzebować sędziowie zapis nagrania rozmowy? Może się przydać. Dobrze, no jakby strażnicy są, będą poza polem siłowym, oni nie będą słyszeć, o czym sędziowie rozmawiają, ale wystarczy sztuknąć i dyspozytor, który obserwuje całą rozmowę, poinformuje ich, że potrzebujecie pomocy. Wychodzę za pole, pole się zamyka, zostajecie sami. Powiedz mi jeszcze, znając prawo, będąc prawem, czy to jest widzenie, czy w momencie, kiedy wchodzi sędzia, to od razu to jest forma przesłuchania? Czy ja mogę używać swoich mocy? Możesz używać swoich mocy, możesz używać siły, możesz ją torturować, możesz używać narkotyków. Dlaczego? W przygodzie, na której wzoruję moją przygodę, jest tak fajnie napisane. Ona nie jest oskarżona, ona jest winna, więc nie posiadasz żadnych praw. Okej. Nie ma prawa do odmowy zeznań. Jeśli nie chce odmówić, macie prawo wymusić na niej te zeznania, nie? Więc tak, w tym świecie tortury i narkotyki zmuszające do zeznania są jak najbardziej legalne, więc pewnie PSI też. Pewnie. Więc możecie zrobić wszystko poza zabiciem jej tu praktycznie. Wypadki się zdarzają, ale będziemy tego starać się uniknąć, bo to jest tylko skrócenie jej kary. A tego nie chcemy. Oskarżona, skazana. Na miejscu zbrodni zostały znalezione przedmioty, które zostały przez panią pobrane jeszcze w czasie czynnej służby. Były to przyrządy medyczne zespołu medycznego wymiaru sprawiedliwości. Komu je przekazałaś? Wybacz, gdy o godzinie 6:00 sędziowie wpadli do mojego pokoju, by mnie aresztować, nie miałam czasu zdawać wszystkiego do magazynu. Się uśmiecha. Komu one zostały przekazane?
Nie pamiętam. Skazana. I widzisz, zaczyna się przyglądać twojemu logo PSI na mundurze. Skazana. Postara się odświeżyć swoją pamięć. Jako była sędzia, wierzę, że możemy użyć przymusu bezpośredniego, aby wydobyć z ciebie zeznania. Miało, ja nie mam nic do stracenia. Chyba, że się uśmiecha. Mierzy was wzrokiem. Załatwicie mi zmniejszenie wyroku. Ale nie macie taką moc. Znaczy nie zmniejszyć, ale wystąpić z wnioskiem o zmniejszenie z powodu współpracy czy coś takiego. Bo nie jesteście aż tak decyzyjni, żeby wyciągnąć kogoś z więzienia, nie? Uwzględnimy tą prośbę. Rozważając, przedłożymy taki wniosek. Dajcie znać, jak podejmiecie decyzję. I tu zaczyna się bawić swoimi palcami. Skazana. Ostatni raz proszę, przypomnij sobie, komu przekazałaś, u kogo zostały zostawione, pobrane przedmioty. Innemu sędziemu. Się uśmiecha. Byłam w świecie przekonana, że oddaję do magazynu. To nawet wy wiecie, że kłamie. Imię i nazwisko tego sędziego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie kary. Nie wiecie, prawda? Nie wiecie, co się dzieje. Ile? Nie wiecie, że... Dożywocie. Nie wiecie, że on się zabezpieczył, prawda? Że on nawet za grobu się zemści. Jaki obłąd w jej oczach się zrobił? W jaki sposób się zemści? Ciągnij mi to, a ci pokażę. Jesteś w stanie mi opowiedzieć. Zabiję głównego sędziego. Jak? Nie wiem. To mu pomaga. Dałam ci zahaczkę, młody sędzio. Teraz ty zrób coś dla mnie. Dobrze. No to podchodzę, żeby ściągnąć jej ten hełm. To nie jest najmądrzejszy. Ty też musiałbyś ściągnąć hełm, żeby cię mogła. Wiem. Wiem, że jest szansa, że ona jest silniejszym psionikiem, że ja jest w stanie zlasować mi mózg. Ale mam nadzieję, że nieużywany mięsień ulega zanikowi. Właśnie to chciałem powiedzieć, że gdyby była w formie, na pewno byłaby, by cię tu... zrobiła ci po prostu, wiesz, ogród tornu z twojego mózgu. Ale no, wiesz, że mocy nieużywane zanikają. Pytanie, czy ściągasz hełm? No muszę, tak? Żeby ją przejrzeć, to muszę ściągnąć hełm. Możesz nie ściągać hełm, ale wiesz, co wtedy się stanie. Co, jak mikrofalówka się zrobi, tak? Wybuchnie mi mózg, czy co? Nie, to by ciebie to chroni. Ale jest tu ktoś, kto nie ma takiego hełmu w tym pomieszczeniu. Let's go. W sensie twój kolega nie ma takiego. Let's go. Chodziłem o to, że mogę go na konia śledzić. Wyciągasz hełm, tak? Tak jest. Okej. Okay. No to rzućmy sobie na PSI. W sumie, jeśli mogę spytać. No. Czyli jakby on nie zdjął hełmu, to
co by było. Ona nie może nic zrobić. Ona nie może nic zrobić, nie dopcha się do jego mózgu, nie? No do jego nie, ale... Do twojego tak, bo on jej zdjął zabezpieczenia. No tak. Co prawda nie jest to Barbara, ale rzucę sobie z Barbary. I przerzucę zabiegłość. Okej. Okay. Rzuć proszę twoją tam. Ja mam jeden podstawowy sukces. Bo tak, ona się mierzy z tobą. Mhm. No tak, miałeś rację. Mięsień. Niećwiczony zanika. Ona rzeczywiście chciała cię zdominować swoje... Znaczy nie. Inaczej. Ona ci pokazuje, co chcesz, ale... Miałeś tylko jedną podstawę. Wiesz, że chciała zrobić coś jeszcze, ale nie masz pojęcia co, ale jej się to nie udało. Ale nie wiesz, co chciała zrobić. Mogę... Za mało... Jasne, że możesz przyjść. Tak. Bez żadnego ryzyka. Okej. Okay. Ona ci chciała zaszczepić jakieś polecenie. Jasne. To blokuje to zaszczepianie. To by się udało. Staram się przegryźć przez te myśli i dotrzeć do tego, co chce się dowiedzieć. Możesz to jeszcze przerzucić teraz i dowiedzieć się dokładnie, jakie chciała ci zaszczepić. Ale jeśli ci się nie uda, to stracisz jeden sukces, nie? Bo możesz jeszcze przerzucić tym iść na całość, w sensie tym normalnym przerzutem. Ale wtedy stracisz krytyczne, jeżeli ci się nie ten. Pewnie. A to, co wyrzuciłem teraz, nie pozwala mi czegokolwiek się dowiedzieć? Nie, ona, to o co ty pytałeś, ona ci pokaże. Ona nie walczy z tobą, ona ci to pokazuje z własnej woli. Ale dodatkowo, korzystając z tego, że się przed nią otwarłeś, chciała ci coś zaszczepić. Ale nie jest w formie i twój rzut spowodował, jej rzut spowodowały to, że to by wyszło lepiej i że ty wyczułeś to. Podstawowe dwa powodowały to, że ona tego nie zrobiła, a jeden krytyczny spowodował jeszcze to, że dodatkowo ty to wyczułeś, nie? że ona chce coś z tobą zrobić. Jakbyś miał jeszcze jeden krytyczny albo jeden ekstremalny, spowodowałoby to, żebyś dokładnie wiedział, co chciała ci zaszczepić. Jasne, ale nie będę ryzykował, nie będę się na tym skupiał, po prostu to blokuję i do sedna sprawy chcę dotrzeć. Okej, okay. Ona ci pokazuje sytuację, w której miała miejsce przed tym. Ona też była wewnątrz ekipy Kala i ma do niego wielki żal, bo mimo że został głównym sędzią, to jej nie uwolnił. Bo ona z nim sympatyzowała, pomagała mu, ale tak jak mówiłem, przestępstwa popełniła jeszcze nim on miał całkowitą władzę, więc została normalnie skazana. On rzeczywiście nie używał zdolności PSI, choć też w pewnym mierze, ale zaszczepiał po prostu ludziom, po pierwsze podprogowo przekazywał polecenia na odprawach tym sędziom, których chciał kontrolować, a do swojej świty wybrał sędziów, którzy byli, będąc, przez to, że on był gościem z wewnętrznego, wiedział, którzy mają tendencję do łamania prawa i do tego typu, do brutalności, więc on ich wybrał do swojej świty i podprogowo na odprawach i przekazywał polecenia, a dodatkowo tych, którzy mu się sprzeciwiali, po prostu wszczepiał im właśnie jakiś implant, który kontrolował ich myśli. I przewidział to, że może mu się nie udać i zostawił kilka osób z tymi implantami, których nigdy nie uaktywnił. One czekały na to, że gdyby mu się nie powiodło, to żeby mógł ten... No i to w sumie tyle, co ci pokazałem. Te osoby... Jestem w stanie wyciągnąć obrazy czy nazwiska tych jego najbliższych współpracowników? Z tych, co mieli, opóźniony chip, o którym nawet nie wiedzieli, czy kogo chcesz? Najlepiej to, a jeżeli nie to, to chociaż ci, którzy się najczęściej... To masz jeszcze dwa nazwiska. Jeden z tych sędziów kojarzy, że nie żyje, drugiego nie masz pojęcia, kto to jest, a trzeci to jest 50. On nie wiedział o tym, co robi. Rzuć sobie proszę, sędzio A, na obycie plus obserwację. Jasne. Okej, okay. Sukcesik podstawowy.
Okay. W pewnym momencie ona dostała drgawek, zaczęła się jej piana z pyska toczyć. Wiesz, że... A ty wyczułeś, że ona tak jakby... Ona wcale nie była taka słaba. Tylko tak jakby podzieliła tą swoją moc pomiędzy ciebie, a w międzyczasie chciała też zaatakować Eja. Ale no... Mięsień nietrenowany zanika, więc przedobrzyła się. I chyba po prostu jej moc się przeciwko niej obtegowała, nie? Pewnie. Wkłada mi ten hełm, żeby uniemożliwić jej zrobienie sobie dalszej krzywdy. Czy ona jest jakieś tam w śpiączkę wtopła, czy tak? Od razu wbiegają strażnicy, nie? I na blok medyczny szybko. I ze stoickim spokojem wchodzi dyrektor bloku. Czy panowie sędziowie znaleźli to, czego szukali? Czy możemy jeszcze jakoś pomóc? Na razie to wszystko. Dziękujemy za współpracę. Rozumiem. Pokazuję w ratowników. Odprowadzą panów na transport. Zanim wyjdziemy, czy w tej instytucji przysiaduje taka osoba? Ten trzeci, którego nie znam. Chwileczkę. Znam coś na jakimś terminalu na przedramieniu. Nie mamy nikogo o tym nazwisku. Dziękuję. Wychodzicie, idziecie znowu do tego transportowca. Dowiedziałeś się czegoś istotnego? No tak, bo on nie widział tego, co ty widzisz. Tak. Kiedy trwało powstanie, Kal, tak? Sędzia Kal już nie jest sędzią. Poniżej. Poniżej. On nie żyje. Sędzia Dredd rzucił go z Statuły Sprawiedliwości. Czyli taka przerobiona statua wolności. Sędzia Kal zostawił przynajmniej kilku uśpionych agentów z implantami, które ewidentnie w jakiś sposób mogą zostać uruchomione pomimo jego śmierci. Tego, co wiedziała skazana, była to w posiadaniu tych implantów był 50, który nie żyje. Jeszcze jeden sędzia, który również został zabity, oraz trzecia osoba, której aktualny status jest dla mnie niewiadomy. Okay. Nie rozumiem. Gdy tylko wasz transportowiec wystartował, od razu łapiesz zasięg w telefonie, nazwijmy to, w tych waszych komunikatorach i dostajecie informację, że co prawda pacjent jeszcze jest nieprzytomny, ale wykryto u niego w głowie jakiś implant niewiadomego pochodzenia, to jest to, i macie dostęp do nagrania z kamer. Z tych. Ja bym chciał na pewno sprawdzić tą trzecią osobę przez kontrolę, ale też bym chciał do placówki, w którym jest ten podejrzany, tak, czy zatrzymany, medycznej przytrzymywany teraz, dać znać, że ten implant może zmienić jego stan świadomości i żeby trzymali go przykutego, tak, do łóżka. Znaczy generalnie z informacji, które tam jeszcze, oczywiście wysłałeś to, ale z informacji, które tam jeszcze wynikają, czy tam dostajesz odpowiedzi, wynika, że lekarz nadzorujący podjął decyzję o usunięciu tego implantu oraz wysłaniu go do przebadania, nie? Więc w ten sposób. No macie chwilę czasu, więc przeglądacie te nagrania, podzieliliście się tam jeden z trochę czasu, drugi z trochę czasu. I rzeczywiście macie trzecią osobę. Widzicie, przez chwilę, w pierwszej chwili, gdy zobaczyliście wychodzącą w dom osobę, pomyśleliście, że ktoś wam zrobił głupi żart i nagrał tutaj kawałek jakiegoś filmu, bo widzicie popularnego dziennikarza, Johnego Harda, który wychodzi z
jakby nigdy nic, może powiedzmy 3-4 godziny przed zabójstwem 50-tki wyjeżdża sobie stamtąd, to czy wychodzi stamtąd, opuszcza teren tego, a jak cofacie wcześniej, no to nie ma pokazane, jak przyjeżdżał, no ale ta ciężarówka kursowała, więc może przyjechał tą ciężarówką. Notabene fun fact, jutrzejszego wieczoru w siedzibie jedynej słusznej telewizji ma przeprowadzać wywiad z sędzią najwyższym. I wygooglowaliście tego sędziego, którego brakuje. Jest to osobisty ochroniarz najwyższego sędziego. Jaki jest status jego? Zabity, aktywny, zatrzymany? Aktywny w służbie. Aktywny w służbie. Komu możemy zlecić zatrzymanie sędziego? Wewnętrznym tylko? Tak, możecie wysłać najwyższy to sędzia? Do wydziału wewnętrznego. Próbował. I jeszcze bym tak opisał to wszystko, żeby rzeczywiście postarali się chociaż pomyśleć o tym, że to pilne. I czy wiesz, to dajesz klauzulę jako pilne, a potem po prostu jak to nie było pilne, to ty się będziesz tłumaczył, czemu tak, to było. Tak, ale nie, no to jest... czemu to było pilne, nie? To dajesz w tytule, powiedzmy, zagrożenie głównego sędziego i to jest pilne, tak? I to jest pilne. A potem, jeżeli to nie będzie pilne, no to... Wiesz co, to ja podpisuję, biorę to na siebie i tytułuję to zamach na sędziego najwyższego z 3 wykrzyknikami i czerwoną pieczątką i czerwoną wstążeczką nawet na aktach. No i to do wydziału wewnętrznego i tutaj podaję tego sędziego aktywnego i tego dziennikarza. I tam sprzedaje konkretnie te informacje, tak? Mają implant zmieniający osobowość, jest planowany zamach na sędziego. Nie wchodzę dalej w szczegóły, że to gdzieś tam z zagrobu jakieś takie te, tylko okay. Żeby najpierw były podjęte akcje, a potem będą ja się tłumaczył. Okej. Okay. No dobrze. Przylecieliście z powrotem. No wasz lot trwa gdzieś 2 godziny, więc jest już ranek i zostaliście wezwani do akademii, bo ktoś chce z wami o tym porozmawiać, o informacjach, które przekazaliście. Wchodzicie na teren akademii. Dajmy sobie miasto, może, żeby to ładnie wyglądało. Wchodzicie sobie na teren akademii. Widzicie sędzinę Harshey, która gdzieś tam stoi, widzi was. O, dobrze, że jesteście. Czytałem wasz raport. Mało z niego wynika, rozumiem powagę sytuacji. Sędzia, który ochrania sędziego najwyższego, został wysłany na badania medyczne z powodu infekcji pcheł w jego bloku. Ale ktoś chciał dopytać was dokładnie o te zdarzenia. I pokazuje na salę wykładową. Chodzicie? Adam, ktoś prowadzi zajęcia. All of these things you see here are toys. At the end of the day, when you're all alone in the dark, the only thing that counts is this. The law. And you will be alone when you swear to uphold these ideals. For most of us, there's only dust in the streets. For the few of us that survive to old age, the proud loneliness of the long walk.
A walk that every judge must take outside these city walls. Into the unknown, and there spend your last remaining days taking law to the lawless. This is what it means to be a judge. This is the commitment I expect. Class dismissed. No, więc widzicie nikogo innego jak legendarnego sędziego Dredd, który już kiedyś zabił sędziego Kala. Oczywiście w okresie, w którym gramy, on już jest starszym gościem, już jest gdzieś grubo po 50, ale dalej sprawny i dalej jego spojrzenie budzi respekt. Spojrzał na was, tak jak powiedział w filmie, klasa, rozejść się. Harshey, zamknij salę. Zamknął salę. Sędzio A, sędzio Trip. Wyjaśnijcie mi, proszę, jak ten degenerat to drzazga pod paznokciami sprawiedliwości dalej nam zagraża. Jak zobaczyłem sędziego, to tak miałem wcześniej takie troszkę paranoję, wiesz, że to tam jest spisek, że oni tutaj zaraz mnie rozstrzelają, bo odkryłem ten ich spisek i tak dalej. Ale no, widząc jego, to po pierwsze to mi zeszło, a po drugie tak aż się jeszcze bardziej wyprostowałem, mimo że chodzi o zupełnie wyprostowany. To już jest ten okres, że to jest żyjąca legenda, nie? Tak jest. Sędzio Dredd w ramach śledztwa, postępowania wykryliśmy... Sędzio Trip, czytałem raport, ale mam wrażenie, że nie zawiera wszystkiego. Czytałem przebieg waszych interwencji i oglądałem zapis z waszych motocykli. Chcę widzieć dokładnie, co się wydarzyło. Zastanawiam się, co pominąłem. Ty mi powiedz, co pominąłeś w raporcie. Tak jest. To co? To mogę pominąć, jak doszedłem do tego. W ramach przesłuchania byłej sędziny, nie Barbary, tylko... Madison jest to nazwisko. Przy użyciu przesłuchania psionicznego dowiedziałem się o implantach pozostawionych w wybranych członkach Wydziału Sprawiedliwości. Mruknął coś w swoim zwyczaju. Musimy zatrzymać najpopularniejszego dziennikarza w Mega City. Dobrze. Prawo jest najważniejsze. Zajmiemy się tym osobiście. Możecie odejść. I napiszcie na siebie raport o odznaczenie. A Barbara go podpisze. Rozejść się. Jest. I na tym zasadzie kończy się nasza dzisiejsza sesja. Dziękuję wam bardzo. Fighting for order in the chaos. Judges.